Dzień dobry. Co znaczy słowo Bóg? Bóg. Takie pytanie. Jak możemy na takie pytanie odpowiedzieć? Co znaczy słowo Bóg? Słowo Bóg nie jest takim skrótowcem, nie jest akronimem. To znaczy, to nie jest bezskropkowy skrót złożony z pierwszych liter kilku wielkich innych wyrazów wchodzących w skład. Na przykład, jak mamy UFO, tak? Czyli niezidentyfikowany obiekt latający, UFO albo NOL, to nie jest tak. Bóg objawiał się ludziom w różne sposoby, pod różnymi imionami, i ludzie poznawali Boga pod różnymi imionami. To najbardziej popularne imię, Jezus, to jest Bóg objawiony w ciele. Wielokrotnie i wieloma sposobami objawiał się Bóg dawnymi czasy przez ojców, do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni objawił się w Synu, objawił się w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Tak mówi początek listu do Hebrajczyków. I przez to, że przy tych spotkaniach z człowiekiem Bóg objawiał lepiej swoją istotę, to też ludzie znają go pod różnymi imionami. Imię Jezus to znaczy Bóg Zbawiciel. I dlatego to imię najlepiej znamy, bo najbardziej zależy nam w pierwszej kolejności na zbawieniu. I jeśli teraz mamy różnego rodzaju spotkania człowieka z Bogiem, Boga z człowiekiem, to mamy też różnego rodzaju imiona. I te różne imiona możecie sobie znaleźć w takich pomocach jak słownik czytelnika Biblii Ottona Hejta lub podobne prace. Tą polecam, to jest jeden z pierwszych moich słowników, na który trafiłem. Bardzo pomocna praca. Niestety już nie ma go w wersji papierowej, ale widziałem, że gdzieś funkcjonuje w wersji elektronicznej. I kilka takich imion, które możemy sobie wyszukać w takich słownikach, to na przykład Adonai. Adonai, i to jest na przykład o Panie, o Jahwe. To występuje ponad 100 razy w Biblii. Albo Jahwe Zabaoth, czyli Pan Zastępów. Albo Jahwe Roi. To jest w Psalmie 23. Jahwe jest moim pasterzem. Albo Jahwe Szamma. To jest w Ezechiela, na przykład 48 rozdział. To znaczy Jahwe jest tam. Albo Jahwe Zitkenu. To mamy w Jeremiasza 23:6. To znaczy Jahwe jest naszą sprawiedliwością. Jahwe Szalom. Na przykład w Sędziów 6 rozdział mamy takie sformułowanie, to znaczy Jahwe pokój. Jahwe Jireh, to mamy w wielu miejscach, co znaczy Jahwe widzi. Mamy Jahwe Nissi, to jest na przykład w Księdze Wyjścia 17 rozdział, to znaczy Jahwe jest moim sztandarem. Jahwe Rapeka, to znaczy Jahwe twój lekarz, występuje w Wyjścia 17, 15 Wyjścia, czyli Księga Druga Mojżeszowa. Jahwe jestem, który jestem. No to mamy na przykład Wyjścia 3:14, czyli Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, 14 werset. Mamy El Roi, to mamy znaczenie Bóg widzialny, albo El Shaddai, to znaczy Bóg Wszechmogący. Mamy El Olam, to znaczy Bóg Wiekuisty. Mamy El, to znaczy Wszechmogący. Mamy ponad 40 razy w Księdze Joba Eloach, to znaczy jest to Bóg w pojedynczej formie od Elohim. I to jest specyficzne, że tylko w Księdze Joba występuje ten Eloah. Jest to pojedyncza forma od
Elohim, które jest w liczbie mnogiej, potrójnej, i to jest w pozostałych miejscach Biblii pojedyncze przypadki. Mamy jeszcze Elohim, czyli księga, pierwsza księga Mojżeszowa 1:1, co znaczy Bóg w liczbie mnogiej. I tutaj oczywiście od razu się nasuwa skojarzenie, że skoro Bóg od zawsze występuje w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, te trzy osoby są sobie równe. I co do chwały, co do mocy, co do wszystkich pozytywnych atrybutów, to teraz, jeżeli masz wszędzie, gdzie pada słowo Elohim, liczbę mnogą, to cię to nie dziwi. Dlatego, że no, skoro to jest Bóg w trzech osobach, to Elohim jest właściwsze. I możemy powiedzieć, że to jest dla podkreślenia Trójcy, troistości Boga. Dziękuję Państwu za uwagę. To było pytanie, co znaczy słowo Bóg.